Po opuszczeniu więziennych murów często nie potrafią znaleźć dla siebie miejsca w społeczeństwie. Są odrzuceni przez najbliższe otoczenie i pozbawieni dachu nad głową. Skazani, bo o nich mowa od roku, mogą liczyć na pomoc Fundacji Pomost. 80% czy 70% zespołu, jaki mam, to są osoby, powiedzmy, które mają też swoją przeszłość. Dzisiaj pracują jako terapeuci, jako psycholodzy, pomagają ludziom. Też mierzyli się z czymś takim, że nie ma takiej pomocy postpenitencjarnej w Polsce albo bardzo mało takiej pomocy jest. Stąd pomysł, żeby założyć taką fundację. Najpierw robiliśmy różne działania na terenie zakładów karnych, a dzisiaj dzięki uprzejmości miasta Zabrze otworzyliśmy ośrodek dla tych osób i prowadzimy zajęcia i w zakładach karnych, i mogą po wyjściu zamieszkać u nas i brać udział w takim rocznym programie, który pomaga im stanąć na nogi. Za te działania Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu zgłosił fundację do tytułu Profilaktyk Roku w kategorii zespołowej. Jest to organizacja, która zainicjowała pomoc grupie szczególnie trudnej, skazanym, którzy opuszczają zakłady karne, którym trudno odnaleźć się w środowisku po przekroczeniu bramy więziennej, które niejednokrotnie zaczynają ponownie używać alkoholu, narkotyków i niejednokrotnie wracają, a organizacja Pomoc robi wszystko, żeby te osoby nie wróciły, tylko rozpoczęły normalne funkcjonowanie. Ja odbieram nagrodę, ale nagrodę dla całego zespołu i bez tego zespołu nie udałoby się tego robić, to co robimy, a uważam, że mam naprawdę wspaniały zespół terapeutów, takich zapaleńców, którzy lubią to robić, to co robią. Nagrodę indywidualną na wniosek kapituły otrzymał Kazimierz Speczyk, współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych Żyj i Daj Żyć, lider i prekursor kompleksowego wsparcia osób bezdomnych. Będąc już 23 lata, 2 miesiące i 11 dni bez alkoholu, pracując w Ośrodku Pomocy Rodzinie, przeszło 20 lat w punkcie, staram się widzieć w tym człowieku zawsze dobro. I to jest to pomaganie, polega na tym, żeby się ja otworzył do drugiego człowieka z sercem i powiedział mu coś od siebie, żeby drugiego wzmocnić. To jest tak moje życie i to jest najfajniejsze, że mogę to robić. Tytuł Profilaktyka Roku w Zabrzu przyznany już po raz trzeci. Do tej pory wyróżniono działalność m.in. miejskiego komendanta policji Dariusza Wesołowskiego, zespołu szkół przy ulicy Zwrotniczej czy gimnazjum nr 16. Są to ludzie, którzy kierują się takim pięknym motto Alberta Schweitzera. Jeżeli otrzymałeś coś więcej niż inni w postaci dobrego zdrowia, energii, talentu, nie traktuj tego jako oczywiste. Należysz do ludzi wybranych, a zatem powołany jesteś do tego, aby wiele ofiarować innym. I to przesłanie chyba towarzyszy tym wszystkim, którzy są wyróżnieni w tej szczególnej kategorii. Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się w Teatrze Nowym w Zabrzu podczas konferencji poświęconej profilaktyce uzależnień.